Witam wszystkich na tym wideo. Pokażemy Wam, jakie akcesoria posiadamy do pontonów Bark i Kolibri. Akcesoria te są specjalnie przeznaczone właśnie do tych pontonów. Na początek pokażę rolkę do mocowania kotwicy, którą przymocowuje się na dziobie łodzi. Zbudowana ona jest z dwóch rodzajów tworzywa, z miękkiego kołnierza, który łatwo przylega, dopasowuje się do powierzchni przyklejanej, i z twardej obudowy, do której można owinąć, na którą można owinąć linę cumującą. Te dwa zaczepy do kotwicy występują w dwóch kolorach, czarnym i szarym. Mocowanie kotwicy posiada specjalny kabłąk, który zapobiega wypadaniu liny, i rolka obrotowa pozwala na łatwe przesuwanie się liny i zapobiega uszkodzeniu pontonu przez linę kotwicy. Następnym z akcesoriów jest mini kil, który tak samo zrobiony jest z dwóch rodzajów tworzywa, twardej części i miękkiej, którą przyklejamy do pontonu od spodu. Długość mini kila wynosi 20 cm. To jest mocowanie wędki, które fiksuje się do ławki. Najpierw trzeba wywiercić otwór w ławce ukośnie pod kątem 45 stopni za pomocą freza lub innego urządzenia, i wkłada się w ten otwór i przykręca się trzema wkrętami nierdzewnymi. Wykonany jest z twardego tworzywa, ułatwia trzymanie wędki. Następnym z akcesoriów jest mocowanie wiosła, tak zwana dulka. Składa się również z twardego tworzywa i miękkiego kołnierza, który łatwo dopasowuje się do burty pontonu. Ma taki przegub, który służy w czasie wiosłowania, i nakrętkę, która zabezpiecza wiosło przed wypadaniem. Długość tej dulki wynosi 22 cm. Następnym z akcesoriów jest mocowanie uniwersalne, które również składa się z dwóch rodzajów tworzywa, elastycznego kołnierza i twardej góry. Służy do mocowania na burcie pontonu, a zadaniem jego jest utrzymywanie daszka lub namiotu, jeśli ktoś chce sobie wędkować w nocy lub w czasie deszczu. Następnym z akcesoriów, które posiadamy, jest rączka mała. Składa się również z dwóch rodzajów tworzywa, twardej części i elastycznej, która dopasowuje się do burty pontonu. Ma długość 18 cm. Ma zastosowanie wtedy, kiedy brakuje rączek do przenoszenia lub trzymania się w czasie dużej fali lub w innych okolicznościach. Następnym z akcesoriów jest taki hak, kabłąk do cumowania, który mocuje się na dziobie łodzi lub w innym miejscu i służy do przymocowania dodatkowej kotwicy. Tak samo składa się z dwóch rodzajów tworzywa, elastycznego kołnierza i twardej obudowy. Następnym z akcesoriów jest rączka duża. Rączka duża składa się również z dwóch rodzajów tworzywa, elastycznego kołnierza i twardej góry. Służy do przymocowywania na burcie jako dodatkowy uchwyt do przenoszenia lub trzymania się w czasie pływania.
Rączka ma długość. Rączka może służyć do przenoszenia pontonu, jak również te zagłębienia mogą służyć do mocowania liny cumowniczej. Jeszcze jednym z akcesoriów, które można u nas nabyć, są to mocowania dodatkowej ławki lub stolika. Składają się również z dwóch rodzajów tworzywa, twardej części i miękkiej, za pomocą której przyklejamy go do pontonu. Teraz pokażę, jak można zrobić z tego właśnie dodatkową ławkę. Po przyklejeniu wkładamy ławkę w te uchwyty, szerszą częścią u dołu i otrzymujemy taki właśnie zestaw jako dodatkową ławkę lub stolik. Możemy to wykorzystać do mocowania wędki. Jeżeli wywiercimy w tym miejscu otwór o średnicy 5 cm, włożymy to, możemy taki uchwyt przymocować za pomocą trzech wkrętów ze stali nierdzewnej i mamy fajny uchwyt do mocowania wędki. Dodatkową ławkę można też wykorzystać do uczepienia takiego akcesoria jak mocowanie echosondy. Przykleja się to do ławki za pomocą specjalnego kleju i mocuje się urządzenie na tym kołnierzu, które ma gotowe śrubki o regulowanym rozstawie. Jeszcze jednym z akcesoriów jest mocowanie dodatkowej ławki przesuwnej za pomocą dwóch specjalnych uchwytów, pokazanych jak tutaj. Uchwyty takie mocuje się na brzegu. Mocuje się na brzegu ławki w ten sposób, że składa się je razem. Przykręca czterema nierdzewnymi wkrętami i w ten otwór wsuwa się uchwyt, który jest przymocowany do pontonu. To wszystko. Jeszcze jednym z akcesoriów są dodatkowe nakrętki, nadulki, zapobiegające wypadaniu wiosew. Do przyklejenia akcesoriów, które pokazywaliśmy wcześniej, służy specjalny klej dwukomponentowy, który tak wygląda. To jest główna część, to jest utwardzacz. Szczegółowa instrukcja znajduje się na etykiecie. Klej ma zastosowanie uniwersalne, może służyć do przyklejania akcesoriów, jak również do naprawy pontonu w przypadku uszkodzenia. Można nim kleić takie łatki, jak tutaj pokazuję. Zapraszamy do oglądania naszego kanału, na którym pokażemy w przyszłości jeszcze inne akcesoria, którymi dysponujemy do pontonów barki Kalibri, które są rzadziej wykorzystywane. Oglądajcie nas, stawiajcie lajki i do usłyszenia następnym razem.